Cześć wszystkim, w tym odcinku przetestujemy sobie takie single shoty od Triplexa TXP253. Są jeszcze TXP252, ale szczerze mówiąc, czym one się różnią, nie mam pojęcia. Takie to są te single shociki, malusieńkie, bardzo malusieńkie. Ilość mieszanki mamy 16,2 grama na całe opakowanie, czyli 5,4 na jednego takiego single shota. Rok produkcji. Nie wiem, jaki jest rok produkcji. Kategoria F3. C posiadają, ale rok produkcji naprawdę nie wiem, jaki jest. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Wykonanie jest takie sobie, nie najgorsze. To jest chyba 20. 20 to będzie. Wykonanie nie najgorsze. Jeśli będzie fajnie strzelać. 5 gram. Ale jak znam Triplexa, 5 gram to będzie dziadostwo. No, to będzie dziadostwo. Dobra. Idziemy sobie gdzieś tutaj, zaraz odpalimy. Tylko zmienię perspektywę. Trochę krzywo przyklejone. No to odpalimy sobie single shota od Triplexa. 5 gram. 5 gram miały Thunder Kingi od Dextrina. Od Jorge. I one fajnie strzelały. Nie wiem, czy tu jest jakiś jeszcze dodatkowy efekt. Nie mam pojęcia. Głośno. Naprawdę fajnie głośno. Mi się wydaje, że był chyba efekt miny, ale no nie widać za bardzo. Tak, jest widno. Strzelimy jeszcze jedną, zobaczymy. Nie była jakaś przesadnie głośna, ale momencik, może tak troszkę jakoś bym pod skosem puścił, żeby poleciała. Będzie lepiej, może troszkę widać. Tak. Był efekt miny. I ta była tak jakby głośniejsza. Fajne. Te są fajne. Dobra, posprzątamy, żeby nie robić syfu. No to było fajne. Nie najgorsze. Ile one kosztowały? Kurczę. Nie pamiętam.